Hej siemanko, witam bardzo serdecznie w 35. już odcinku naszej przygody z grą Spider-Man. A więc w międzyczasie, między odcinkami, ja sobie porobiłem tutaj, zapobiegłem kilku przestępstw i postępy w kampanii nam wzrosły już do 87%, bo mam zaliczone już dwie dzielnice. Tutaj Chinatown 100% oraz dzielnica finansowa 100%, reszta dzielnic, jeszcze tutaj troszeczkę tych przestępstw jest do zapobiegnięcia, ale już coraz mniej. I właśnie, co zrobiłem jeszcze, to zrobiłem sobie jedno wyzwanie na ten najwyższy poziom i dostałem tam jeszcze więcej żetonów wyzwań, tak więc kupimy sobie ostatnie ulepszenie gadżetu. I mam nadzieję, że za to też będzie trofeum, które było dotychczas zakryte. No nie, jednak nie. Przeliczyłem się tym razem, ale wszystkie nasze gadżety mamy już maksymalnie wyposażone. Kostium, jeszcze właśnie ten jeden kostium mi został do wytworzenia, ale myślę, że to będzie w czasie, gdy zrobimy pewną misję. Taką mam przynajmniej nadzieję. Właśnie, misja przed nami, siłacz. Muszę powstrzymać Rhino, zanim przeszkodzi mi w pomaganiu miasto. Dobra, kolekcje, spoko, testy. Właśnie, te wszystkie testy, które możemy sobie robić. Postacie, dobra, lista ruchów. Coś tutaj mamy nowego w sumie, wirowanie. A, dobra, spoko. Dobra, moi drodzy, lecimy do tego głównego zadania. Najwyższa pora zmierzyć się kogoś większego od siebie, Rhino. Z Rhino. Nie ma nikogo większego ode mnie, Paul. A może wolałbyś spokojnie porozmawiać? Dobra, no to jazda. Co to za praca zespołowa? Zawsze działałeś sam. Cel uświęca środki, Paul. Celów i środków. O kurde. Dobra, jeszcze nie mam za bardzo pomysłu, jak tutaj go powalić, ale dobra. Już znalazłem. A jaki cel uświęca te konkretne środki? Wolność! Prawdziwa wolność! Koniec z Zoomem! Dobra. Koniec z Rhino! Czyli to był jeden sposób, zrzucenie na niego ciężkiego sprzętu. Ale czy tego więcej tutaj jest? Nie wiem, może nawet tym? Nie, takie małe rzeczy nie działają. Na Rhino. O, a tak lubię ten kostium! O kurde. A, dobra, tutaj go będę mógł zwabić. Dawaj. O kurde. Pięknie. A, czyli po prostu na tej mapce jest kilka właśnie takich rzeczy, gdzie musimy go zwabić. O, jak na przykład tutaj. Aj, dobra, nie udało się niestety. Aha, czyli to jeszcze mogę kilka razy użyć. Dobra, dawaj tutaj. No dawaj, Rhino, czekam. Uważaj, Rhino, pusownicy! Wcale nie jesteś! Co? Pięknie. Dobra, Rhino, pora to... A jednak przyszedł Skorpion, myślałem, że będzie tutaj soluwa. Ośmiotonowy dzieciak nie wyręczy prawdziwego mężczyzny. Skończmy to! Dobra, więc dwóch na jednego znowu. Skorpion, lubię cię, ale pierwsze nieładnie się wtrącać. Co miałeś zamiar zrobić, gdybym się nie pojawił? Dobra, teraz tutaj. Trzeba zwabić. Jednego lub drugiego. O kurde. Dawaj, Rhino. Tak jest. Cholera. Dobrze. Dobra, z tym skorpionem. Kiedy mogę go atakować? Macie już nazwę? Straszliwa szóstka? Sześciu zbrodnialców? O kurde.
szóstka, która zamordowała Spidermana i zrobiła kod z jego zwłok. Gargan, proszę, pośpieszasz się! No! Tutaj już nic nie ma. Ja pierdzielę. Muszę unieruchomić Skorpiona. Przydadzą się gadżety. Aha, gadżetami mogę... Dobra, czyli co najpierw? Wyrzutnia sieci? Bierz go, idioto! Bierz go! Może byś tak pomógł, kurwa! Panowie, spokojnie! Mnie starczy dla wszystkich! Dawaj teraz Skorpiona. Dobrze. Myślę, że jeszcze raz Rhino, jak go unieruchomimy i spuścimy w pierdziel, chyba już nam padnie. Rhino, czekasz mi z Daemon kostium, a tobie Skorpion? O, tutaj. Co wie to, Octavius? Forse, Mergat, który haczy zasrach, walczy na zysku. Spider-Manowi rozpłynął chłopak. Pięknie, dawaj go. Jeszcze egzekucję możemy. Wykorzystam to, bo mam sporo życia. Dobra. No nie, jeszcze raz. Dobra, Skorpion też już trzeci raz dostanie. Dowiesz się, ja ból zadaję ten strój. Spróbuj. Może nawet sam. Dobra, ale jeszcze muszę jedną miejscówę znaleźć tutaj na Rhino. Zaczynam się tu czuć trochę niepotrzebny. Wolicie to załatwić w cztery oczy? Dobra, tutaj. Super. Rozproszyło mnie twoje wiatolenie. No! O kurde. Normalnie mam szczęście, że to przeżyłem. No ale ile jeszcze razy? O cholera. Ja pierdziele. Fart, że jeszcze żyje. No i nie żyje. Kurde, trzeba będzie to powtórzyć. Dobra, a więc sprawa ma się następująco. Możemy na tym poprzestać. Że ja w sumie, nie wiem, ze 4 razy zaatakowałem Skorpiona, który padł. Normalnie padł, zobaczcie, leży tutaj. Jeszcze pomógł mi w tym sam Rhino, który wbiegał w niego, gdy ja go oplatałem siecią. No i z samym Rhino już powinienem sobie tutaj spokojnie poradzić. Chodź, pałuk! Nauczę cię zadawać prawdziwe ciosy! Dobra. Nie trzeba, moja szczęka już przyswoiła tę lekcję. Dobra, tak więc sam Rhino tutaj nie będzie ciężkim przeciwnikiem. Aj! Dawaj tutaj. To prawda, że w trakcie chodziłeś na warsztaty poetyckie w ramach terapii? Tak! Posłuchaj tego! Siadłem obok, a potem zgniotłem jego malutkie ciałko na miastę. Kuro! Dobra, zebrali wystarczająco. Wiesz, co zrobi Octavius, jeśli dowie się, że zawiodłeś? Ja zawiodłem? Tak, dziwolągu! Teraz będą ze sobą walczyć. Najlepszy scenariusz dla nas. Może trochę czasu w odosobnieniu nauczy was dobrych manier. No i świetnie, ukończyliśmy to zadanie. Dobra, Yuri. Dobra, jeszcze zobaczmy. Pięścią i żądłem. I to jest... Aha, po prostu ukryte trofeum. Pokonaj Skorpiona i Rhino. Czyli tutaj ukryte trofeum to będzie pokonaj doktora Octaviusa. Głowy. Zostali Octavius i Lee. I Lee jeszcze, właśnie. Z nimi nie będzie tak lekko. Mamy też inny problem. Oddech diabła zbiera coraz większe żniwo, a Oscorp milczy na temat surowicy. Chyba zwęszyli w tej tragedii interes życia. W przypadku naszego burmistrza wszystko jest możliwe. Nie zajmuj się oddechem diabła, pracuje nad tym ktoś, komu ufam. Hej, Pete. Przejrzałam miejskie, stanowe, a nawet federalne bazy danych. Jeśli to laboratorium istnieje, to nieoficjalnie. Do głowy przychodzą mi jeszcze tylko osobiste pliki Normana.
Przeszukałem już jego komputer w biurze. Myślisz o apartamencie? W budynku roi się od ludzi Sable. Jeśli mnie zobaczą, strzelani nie mogą ucierpieć mieszkańcy. Wiem, ale może zdołam się tam zakraść. Wejdę po cichu, znajdę adres i czmychnę. Wezwę cię, jeśli tylko coś pójdzie nie tak. Dobra, to ryzykowne, ale musimy znać tę lokalizację. Zaczekaj, jak będę w pobliżu. Dopiero wtedy ruszamy. Będę czekać. Aha, czyli kolejna akcja ze skradaniem się MJ. No, poprzednia Milesa była na tyle trudna do zrobienia, że już się naprawdę boję tej kolejnej. Ale nie no, lecimy do miejsca kolejnej misji głównej, chociaż tutaj zostawiłem... Aj, no dobra, zróbmy. Zróbmy tą misję z przestępstwem, no. Że ten cały Rhino zawsze demoluje budynki na naprawie, których zawsze ktoś zarabia. Sugeruję, że to Spicek. Ładnie, tak! A. Gdybyście mogli zobaczyć, dobra, snajperzy. Nie byłoby wątpliwości, że gość jest tak głupi, by cokolwiek zaplanować samemu. A więc kto stoi za tym? A kto zawsze jest gdzieś w pobliżu i rzekomo walczy z Rhino, podczas gdy tak naprawdę kieruje je... Cztery ciche eliminacje, to już chyba się nie udało. Chociaż z kolejnego dachu, a nie, już dobra, już wszyscy wiedzą o nas. No tak w sumie te przestępstwa będziemy im zapobiegać, jeśli akurat będziemy w pobliżu i jakieś będzie się działo akurat w tym momencie. A tak to myślę, że sam nie będę tutaj szukał specjalnie, żeby robić na odcinkach, ponieważ po pierwsze powielają się te przestępstwa i chodzi w nich w sumie głównie o to samo. No w całej grze w sumie chodzi o to samo, nie? Żeby napierdzielać się z przeciwnikami. Ale tych przestępstw jeszcze troszeczkę zostało, dlatego naprawdę dużo czasu i odcinkowego, i waszego by zajęło, gdybym miał wszystkie te przestępstwa wam pokazywać. Myślę, że z dobre, nie wiem, ze 3, może nawet 4 całe odcinki zeszłyby na to, żebym ja wykonał jeszcze te wszystkie przestępstwa do końca. Tak więc uwierzcie mi, że przed tym odcinkiem ja porobiłem nos... Z 10 przestępstw spokojnie, chyba z godziny tutaj latałem po mieście, napierdzielałem się z nimi. No i dobra, wszystko, tak jest. Kolejny żeton przestępstw i już w Harlemie 4 na 5 przestępstw więźniów, tak więc jeszcze tutaj w sumie 2, 3, 4, 7. 7 tutaj i 89% mamy, nie? Tutaj 4, 6, czyli już 13. 16, 19, 20, 22, 27. No patrzcie, jeszcze ponad 30, kurde, 40, a może nawet i blisko, tak, blisko 50 przestępstw jeszcze do zrobienia. No kurde, no to będzie naprawdę czasochłonne, żeby to wszystko zrobić. No ale cóż, powiem lecimy szczerze, że nie podoba do zadania mi się głównego. Z ciężkim uzbrojeniem. Chyba, że gdzieś po drodze właśnie będzie jeszcze. O! No jest! No, chcąc zrobić platynę w Spider-Manie, muszę to wszystko zrobić. Muszę każdą dzielnicę wykonać w 100%. Czy to wciąż ucieczka z więźni? Zaczynam sądzić, że nie przepadacie za Rajkę. Dobranoc! Będzie bolało! Dobra, grubas. Wow. Dobra, dawać tego z wyrzutnią rakiet. A ten ucieka, nie ma tak łatwo. Dobra, no i spoko. No takie przestępstwa, no to w sumie można wykonywać, bardzo szybko nam to poszło i proszę bardzo, przestępstwa więźniów w Harlem ukończono. Tak więc teraz w sumie nam już tylko to zostało, nie? Te przestępstwa oraz zadania główne, bo całą resztę już wykonaliśmy.
Tak więc myślę, że tak teraz te odcinki będą wyglądać, że po prostu będziemy się przenosić z jednego miejsca na drugie, znaczy od jednego zadania głównego do drugiego, a po drodze właśnie będziemy sobie wykonywać te przestępstwa. No jak jeszcze ich 50, pff, naprawdę dużo, no ale już w sumie wykonałem ze 100, myślę spokojnie. Musimy pogadać o przestrzeni osobistej. Rozprysk sieci jest dostępny, dawaj Spidey. O kurde. Dobra, wszystko, super. Upper East Side pierwszy na 5. No dobra, teraz to już nie jest po drodze, teraz mamy już misję główną. Dobra, MJ, jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. Okej, przeniesiemy się teraz pewnie w ciało MJ. Dzięki, Pete. Życz mi szczęścia. Okej. Penthouse Normana jest na samej górze, a winda jest zablokowana. Muszę się dostać do ochrony i ją włączyć. Dobra, czyli na razie tutaj po prostu można bez problemu sobie przechodzić. Niego nie zauważona. Mieszkańcy są niezadowoleni. Mogłabym ich podjudzić i wprowadzić zamęt. O, to jest dobry pomysł. Dawaj. Dywersja. Dlaczego nie ma tu Osborna? Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam. Klubik dla dużych chłopców. Niech ich. Każdą kolejną sekundą ryzykujemy, że złapiemy tę zarazę. Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę. Dobrze, jeszcze kilku. Zostawiłem inhalator na górze. Podobno wpuszczają ludzi w szczególnych przypadkach, takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. No wszyscy tam idźcie. A dobra, tyle wystarczy. Jerry, dawaj, tu mamy mały problem. O rany, nie mogę oddychać. Wpuśćcie mnie na górę. Pokój jest otwarty. Muszę tylko dostać się do drzwi. Proszę się uspokoić. Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Mówiliście to godzinę temu. Wiem, że to irytujące, ale proszę pamiętać. No to zaczynamy skradanki. Witam. Paralizator, o. Znam paru agentów Sable, którzy chętnie cię poznają. To się na pewno przyda. Dobra, słyszę kroki, ale nie wiem czy je. Aha, czyli po prostu mogę sobie fajna tego sprawa. Używać. No, zajebista. Muszę go obrócić. Skupcie się. Chyba mamy towarzystwo. Jaki grzeczny. Agenci Sable na pewno są panel sterowania jest w pokoju ochrony. Tuż przy agencie Sable. Mary Jane Watson? Super szpieg. Pora włączyć windę. No dobra, major z Silver Sable. Udało się. Norman się zbiera, winda działa. Pora ruszać na górę. A myślałem, że zamknięte. Dobra, nikt nic nie widział, ale może byś drzwi zamknęła za sobą. Zamykaj. Jest mi winda. Do dzieła. Dobra. Wchodzimy. Norman i Sable. Jak na zawołanie. Głupi przycisk. Dobra, no to jesteśmy na górze. Już sobie poszła. Tak więc tutaj pusto. Coś tam ukrywa. Na bank to znajdę. Uwaga, uruchomiono drzwi pożarowe. Trwa proces samodiagnozy. Proszę zachować
co tu mamy? Jakiś liścik? Instrukcje do zamka szyfrowego. Wygląda na to, że kod to ostatni dzień Harego. To pewnie dzień jego wyjazdu do Europy. Ostatni dzień Harego. Dobra, zapamiętajmy to sobie. MJ, na dole właśnie zaroiło się od Sable. Norman chyba się przemieszcza. Mogą mnie zauważyć. To chyba moja sprawka. Zachowaj dystans. Już sobie poradzę. Magazyny naukowe poświęcone kwestii Spidermana. Jakie to dziwne, że ludzie chałupniczymi metodami próbują wyjaśnić moce Pita. Jeszcze dziwniejsze, że Norman jest w to zaangażowany. Właśnie. Ciekawe dlaczego, ale pewnie się dowiemy. Projekt apartamentu. Masa pustej przestrzeni za ścianą, na której wisi portret. Kto marnuje tyle przestrzeni w mieszkaniu na Manhattanie? I proszę bardzo. Na pewno nie jest ta przestrzeń zmarnowana. A to co? Wow. Wow, rewelacyjna ta maska. Czy pokazuje drzwi ukryte za tą ścianą? Ciekawe, dokąd prowadzą. No co, przyjdziemy się, nie? A, bo tutaj nie można się rozejrzeć po niczym innym. Dobra. Projekt prototypu maski bojowej. Wygląda, jakby wykrywała słabości strukturalne. Dobra, to wszystko tutaj. Dziękujemy bardzo za informację. Czy coś ja tutaj jeszcze znajdę? Chyba nie. Chyba wszystko, co miałem znaleźć, znalazłem. Słynni Osbornowie. Norman żegna syna. Pewnie chodzi o zeszłoroczny wyjazd Harego do Europy. Dlaczego Norman tak sekretna klawiatura za obrazem? Ktoś tu lubi kino szpiegowskie. No dobra. No, mam wpisać kod, czy co? Chyba jeszcze nie znam kodu i dlatego... Ukończono proces samodiagnozy. Nie znaleziono usterek. Drzwi pożarowe wyłączone. Trzeba znaleźć kod, a ten kod znajduje się pewnie tam. W każdej chwili. Muszę znaleźć ten kod. Ostatni dzień Harego. Wiem, że wyjechał w zeszłe lato. W lipcu Norman zamknął pokój Harego. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził przed jego powrotem z Europy. Ciekawe, gdzie schował klucz? Czyli to pewnie będzie data jego wyjazdu. Zapomniałam o tym. Osbornowie mają swój herb i dewizę Pax in Bello. Pokój w wojnie. Muszę to zapamiętać na wypadek, gdybym pisała o tym wszystkim książkę. Pokój w wojnie? No okej. Okay. Harry mówił, że jego mama wiecznie gotowała. Założę się, że ten pokój pachnie bogaczami. Ciekawe, czy wszystkie te wina są z winnicy Normana w Burgundii. Dobra, tutaj raczej nie. Czyli z tej strony. Też tutaj nic nie ma. Dobra, tutaj coś się dzieje. W mieście panuje stan wyjątkowy, a Norman nadal znajduje kogoś, kto mu posprząta i zrobi pranie. Też mi bohater. A jak? No kurde, przecież takie rzeczy muszą być zrobione. Cześć, na porządku dziennym. Idę do doktora Michaelsa na ostatni zastrzyk przed podróżą. Jeśli tam przyjdziesz, mógłbyś przynieść mój dziennik? Jest w pokoju. Chciałem spisać przemyślenia na temat tej wielkiej wyprawy, wiesz. W każdym razie, słuchaj, wiem, że rzadko to mówię, ale dziękuję, tato, że to robisz. Kocham cię. Wow, tak dawno nie słyszałam głosu Harego. Wydaje się taki zmęczony. Miejmy nadzieję, że ten dziennik jeszcze tu jest. Trzeba przeszukać jego pokój. O, rany. Norman lubi obnosić się ze swoim statusem. Stąd zniknęło jakieś zdjęcie. Ciekawe, co na nim było. No właśnie. Kurde, jaka wielka chata w ogóle. Tylko popatrz. Byliśmy tacy beztroscy.
tęsknię za tamtymi czasami. On pewnie też. Harry'ego, zamknięty na klucz. Ciekawe, gdzie Norman go trzyma. Dobra, tutaj kolejny obraz. Kiedyś zazdrościłam Harremu rodziny. Byli tacy szczęśliwi. Przynajmniej w porównaniu ze mną i tatą. A potem Emily zachorowała. I wszystko się zmieniło. No w sumie to dziecko i ta kobieta wyglądają jak prawdziwe zdjęcie, a ten tutaj jak dorysowany, nie? Dobra, coś w tym telewizorze jeszcze jest. Boże, Pete i ja uwielbialiśmy tu przychodzić na filmy, kiedy byliśmy mali. Zupełnie inny świat niż Queens. Zabawne, że Harry pragnął czegoś przeciwnego. Najbardziej lubił oglądać kreskówki na małym telewizorku w kuchni May. No dobra, tutaj klucza nie ma. Kolejne pomieszczenie. A, to jest to zdjęcie, które zniknęło. Norman i Otto. Wow. Wyglądają, jakby byli sobie naprawdę bliscy. Co mogło zepsuć taką przyjaźń? No nic tutaj nie ma już. Dobra. Mama Harry'ego, Emily. Śmialiśmy się, że nazywa ją najładniejszą mamą w Midtown, ale mógł mieć rację. O, jest klucz. Bingo! To pewnie klucz do pokoju Harry'ego. Dobra. Dziękujemy bardzo. Tutaj... Łazienka Normana jest większa od mojego mieszkania. No teraz mi smutno. Kurde. Ach, Norman miałby basen. Nowy Jork to szczury w metrze i uliczna pizza, a nie kąpiele słoneczne i drinki z parasolką. Powiem wam szczerze, że nie pogardziłbym takim mieszkaniem, ale rozpierdzielają mnie wanny na środku tego, na środku łazienek. Co myślicie na temat wanny na środku łazienki? To raczej nie dla mnie. No dobra, mamy klucz, wchodźmy. Co? To chyba nie dla Harry'ego. No chyba jednak dla Harry'ego. Książki prawnicze. Chciał się zajmować prawem ochrony środowiska, jak jego mama. Dlaczego nic nam nie powiedziałeś? Dobra, gdzie będzie ten dziennik? O, jest. Dziennik Harry'ego. Dobra. Ostatni wpis jest z 18 lipca. A. I kod do pokoju. Właśnie. 0718. Dobra. Czytamy? No, przeczytajmy. Nie mam pojęcia, co będzie dalej. Dziś wyjeżdżam do Europy. Ha, tata mówi, że nie ma ryzyka, ale to tata. Zdaniem doktora Michaelsa szanse są 50-50. Dobra, mogę umrzeć. Tato, jeśli tak się stanie, to z pewnością to przeczytasz. Zresztą kogo ja oszukuję? Przeczytasz to tak czy inaczej. Norman musi wszystko wiedzieć. Więc jeśli to czytasz i jeśli okazało się, że brak ryzyka był kolejną obietnicą wyborczą Osborna, to proszę, zrób coś dla mnie. Pokaż dalszy ciąg tego wpisu Pitowi i MJ. Tylko im, nikomu więcej. Proszę. Dzięki, tato, kocham cię. Do Petera i Mary Jane. Przyjaciele, przepraszam was. Naprawdę, jeśli to czytacie, rany. Nie wiem, od czego zacząć. Nawet w takim abstrakcyjnym liście ciężko mi wyznać prawdę, ale spróbuję. Jestem chory. Dosyć poważnie. Lekarze sądzą, że mam to samo, co moja mama. Chorobę neurodegeneracyjną o gwałtownym przebiegu. Wiem o niej już od jakiegoś czasu, ale myślałem, że będę sobie jakoś radził. Nie mówiłem wam, bo tak było mi łatwiej. Obawiałem się, jak na to zareagujecie. Nie mogłem ścierpieć myśli, że będziecie przeżywać to samo, co ja przy mamie. Nie chciałem, żebyście wiedzieli, jak cierpię, ze świadomością, że nie możecie mi jak pomóc. Patrzenie na jej powolną śmierć było nie do zniesienia. Ostatnio bardzo mi się pogorszyło. Pamiętacie te dni, kiedy byłem wykończony po imprezie albo totalnie zapracowany? Nie imprezowałem, nie pracowałem, leżałem chory. Ta wycieczka do Europy to przykrywka. Zaczynam długą, eksperymentalną terapię. Tata od dawna nad nią pracował i zarzeka się, że na pewno wyzdrowieje. Nie znosi tylko kryptonimu, który nadali jej naukowcy, Oddech Diabła. Mówi, że ta nazwa budzi niepotrzebny strach, ale może właśnie tego mi trzeba. Niech będzie i straszne, byle tylko mi pomogło. Dobra, tata, przyszedł, pora kończyć. Dobra, 0718. A ktoś przyszedł do mieszkania. Mówię tylko, że nie możemy działać pochopnie. My? Ty zostajesz tutaj. Surowica jest gotowa, a ja będę nadzorował produkcję. Beze mnie będziesz narażony na atak. Z tobą najwyraźniej też jestem narażony. Załatwię to sam. Koniec dyskusji. Oddział drugi w gotowości. Idę odetchnąć.
Dobra, czyli musimy wrócić tam do... Serum Normana jest gotowe. Idzie do laboratorium. Pójdziesz za nim? Nie, zauważył mnie. Ktoś dolał dziś czegoś Sable do kawy. Jej ludzie są wyjątkowo czujni. Okej, bądź w gotowości. Już prawie mam adres. Przydałaby się kawka. O kurde. Dobra. Poczekajcie. Nie, no dobra, ja muszę tam naokoło w sumie podejść. Okej. Dobra, dostali tam wiadomość, że jest czysto. Czyli spoko. Ja tutaj zostawiłem w sumie dwa trupy za sobą. Aha, tak, z tego pomieszczenia. Będzie można się tam dostać. Dobra, jeden idzie tutaj. Czy ja dam radę tędy jakoś przejść? Nie dam. To jest wejście do windy. Kurde, niepotrzebnie tutaj podszedłem. O Jezus, na jakim farcie to było zrobione. Dobra. Aha. Ten idzie w tę stronę. Czyli mamy tutaj po prostu trzech gości. Dwóch chodzi w kółko. Jeden się tutaj patrzy. Dobra, no trzeba ich... Dobra. Centrala, coś usłyszałem. Idę się rozejrzeć. No dobra, to ty się rozglądaj. Żaden z kolegów w sumie nie popatrzy tam na ciebie. Dobra, teraz poczekamy, aż tamten znowu sobie wróci. Zajmiemy się kolegą. Mamy ofiary, przyślijcie posiłki. O kurde. Niedobrze. O kurde. O cholera, o cholera. Centrala, widziałem kogoś. Idę to sprawdzić. Dobra, widział mnie. Idzie to sprawdzić. Bądźcie czujni, SM1 jest w pobliżu. Uważajcie, gdzieś tu się czai. Dobra, tamten jest odwrócony. Dobra, dawaj. Świetnie. I ten ostatni. Sporo hałasu w sumie robi MJ, tak tupiąc, i ja nie wiem, kurde, że oni tego nie słyszą. No dobra, czyli co to było? Okay. 0718? 18 lipca. Bingo. Aha, czyli nawet nie trzeba było nic zapamiętywać. Dobra, spoko. No to jesteśmy. Super strasz. Muszę znaleźć laboratorium oddechu diabła. Gdzieś tu musi być jakaś wskazówka. Norman Osborn, dziennik badań nad GR-27. Cały projekt diabli wzięli. GR-27 jest lekarstwem, nie chorobą. Ale spróbujcie to powiedzieć w wiadomościach. Jakimś cudem podchwycili termin wymyślony przez techników, oddech diabła, i wykorzystują go, żeby siać panikę. Nie mają pojęcia, czym tak naprawdę jest. Lekiem na raka... Choroby genetyczne, wady wrodzone. Ach, wystarczyłoby jeszcze trochę badań, żeby go udoskonalić. Zamiast tego spędzę kolejne półtora roku na zabawie w PR. Co za strata czasu. Oddech diabła to nie choroba, a testowe lekarstwo. Niewiarygodne. No ładnie, akta nie? Akta medyczne Harego i Emily. GR-27 miało ich wyleczyć. Oddech diabła to porażka Normana chcącego uleczyć rodzinę. Dobra. Czyli to mamy zbadane.
Wow. Ogłaszam Normana królem dziwnych map. Najwyraźniej Norman śledzi ruchy doktora Michaelsa. Ciary. Doktor Strom. To chyba ekspert od robotyki. Żadnego ruchu u Van Adera. Doktor Michaels zarządza zespołem oddechu diabła. Gdziekolwiek jest surowica, on też tam był. Nie, muszę wytropić Michaelsa. Van Ader to ślepy trop. Doktor Michaels zarządza zespołem oddechu diabła. To wszystkie nieruchomości Oscorp. Nie, budynki komercyjne. Wow, tyle budynków archiwum. Oscorp postawił wszystko na obronność. Rozstawienie oddziałów Sable. Są w całym mieście. Założę się, że znajdę laboratorium w ten sposób. Szukam nieruchomości, w której bywa Michaels i wokół której roi się od Sable. Nie, archiwum byłoby idealną przykrywką dla laboratorium. Brawo, brawo, brawo. Tutaj. GR-27. To kryptonim oddechu diabła. To tutaj. Róg 10 i katedral. Czy to... Wiedziałam. Róg 10 i katedral. Archiwum Oscorp. Doskonałe miejsce, by ukryć placówkę biotechnologiczną. GR-27 Martin Lee. A to co? No, zaczynamy wrócić. Będę w pokoju obok. Zrelaksuj się i pozwól lekarstwu działać. A to mały Martin Lee. To miała być tylko konsultacja! Wydawał się gotowy. Wchodzę tam. Nie, nie możesz. Już za późno. Zróbcie coś! Pomogę! Coś ty narobił. O mój Boże! Norman i Otto. To oni za tym stoją. Stworzyli Lee. Muszę to zdobyć. Co? No! Oh. Kto to? O nie. No dalej, 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 dalej. Okej, czy misja będzie nadal trwać? Musimy stąd uciec? Ej, dawaj, może niech ją ugryzie i to będzie Spider-Woman. No tak łatwo nie będzie się stąd wydostać. Dobra, kontynuujemy misję. Znam adres laboratorium i nie tylko. Gdzie jesteś? Dwie przecznice. Zaraz tam będę. Świetnie. Nie gaś silnika. Dobra, zajmijmy się tym najpierw. Super. No tutaj czterech mamy. Dobra, i tak mnie nikt nie widzi. Ja tutaj w sumie... ale było blisko. Dobra, dawaj tego. Tego. No, wszystkich się pozbędę, żeby ich tutaj nie korciło, żeby za mną iść. Dobra. Tutaj chyba pusto. Idź na balkon. Ale chyba nie na ten, ale dobrze. Z tej strony sobie podejdziemy. Dobra. Alfa, uważajcie.
Ja pierdzielę. Tamten nic nie widzi. W sumie ciemno w tym pokoju, tak więc dobra. No, wybaczymy mu to, nie? Okej. Muszę ogarnąć balkon. Tutaj w sumie tylko jeden gościu stoi. Kurde, ale teraz Spider-Man pewnie przyleci. Pete, jesteś tam? Wjeżdżam z Lexington. Nic ci nie jest? Będę za kilka sekund. Północny zachód. Okej, Pete, gotów? Czekaj chwilę. Za późno, ruszaj! O kurde, to się nazywa zaufanie. Dobrze. Odbiło ci. Jesteś niesamowity. Okej. Misja wykonana. Za dużo tego wszystkiego. Choroba Harego, Norman i Lee, jeszcze doktor Octavius. Wiem. To moja wina. Znowu to samo. Nie jesteś w tym sam, Pete. Ja i Miles zajmiemy się Fist. Ty znajdź Normana i lekarstwo. Dzięki, partnerko. No, patrzcie. Się robaczek przykleił tutaj do MJ. Dobra, myślę, że kolejne zadanie będzie związane właśnie z tym archiwum, gdzie musimy podejść i poszukać tego lekarstwa. Muszę zdobyć te surowice i wszystko naprawić. No właśnie. Musi być jakiś sposób, żeby dotrzeć do Lee i Otta. Przekonać ich, żeby dali sobie spokój z tą zemstą. Obaj zrobili tyle dobrego dla świata. Nie mogą tego zaprzepaścić tylko po to, żeby dopiec Normanowi. Okej, okay, tak więc my okay, pewnie z nimi Norman pogadamy. Po surowice. Lepiej dam znać Yuri. Mam nadzieję, że to dobre wieści. Najlepsze. Oskorp właśnie stworzył surowice. Jest lek? Oh, dzięki Bogu. Jak szybko możemy podać go ludziom? Niedługo się dowiem. Są przy 10 i katedral. Czekaj. Właśnie się dowiedziałam, że w pobliżu ląduje helikopter. O nie. To może być śmigłowiec Normana. Wysłałabym do ciebie ludzi, ale żadnych nie ma. Nie martw się, dam radę. Wkrótce będzie po wszystkim, słowo. Dobra, okej, moi drodzy, i tak już myślę... ale zebrałem. Tak już myślę wystarczy w tym odcinku, troszeczkę się nam przedłużył. Dobra, więc tak, zobaczmy, mamy już 90% rozgrywki. No myślę, że naprawdę jeszcze, nie wiem, ze 2-3 zadanka i powinno być już zakończone. Główna misja, sedno sprawy, 5500 punktów doświadczenia. Możliwe, że to nawet i ostatnie zadanie będzie, ale przekonamy się w następnym odcinku. Tak więc, moi drodzy, do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano.